Skrócony poradnik do podwiązywania pomidora. U góry mamy drut, bo inaczej pomidory mogą wam trzasnąć na ziemię. Sznurek też może być, ale mogą wam trzasnąć na ziemię, więc uważajcie. Najlepszą opcją są takie spinki. Bierzecie, podchodzicie do pomidora, cyk. Zakładacie do góry. Wieszacie go. Gotowe. Ważne, żeby sznurek był delikatnie luźny, jak będziecie obijać pomidora, bo się będzie skracał. Kolejna opcja. Sznurek napięty, przywiązany u dołu do śledzia. Bierzecie swojego pomidora, spinkę, cyk, hop. I później stopniowo wraz ze wzrostem dajecie, cyk, kolejną spinkę. Opcja bez spinek, luźna pętelka, żeby go nie powiesić. I tak samo do góry, cyk, przywiązujemy sznurek delikatnie, luźno, cyk. Pomidora okręcamy zgodnie z ruchem wskazówek z zegara. Jeśli się podobało, pamiętajcie zostawić suba i lajka. Nara.